Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziś wtorek 11 tygodnia w ciągu roku czytamy już piątą antytezę skazania na górze z piątego rozdziału świętego Mateusza, wiersze 43 do 48. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ on sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i on syła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Właśnie, warto mieć pamięci, że cały czas kontekst jest taki, że Jezus wyszedł na górę tak? i dołączyli do Niego ci, którzy chcieli razem z Nim na ten szczyt wchodzić, na tą górę wchodzić razem z Nim. I wszystkie pouczenia Jezusa w kazaniu na górze są właśnie dla tych, którzy chcą, nie dla tych, którzy muszą. Bo jeżeli ja czytam kazanie na górze i próbuję interpretować jako ten, który musi to wszystko spełnić, to będzie narastał we mnie coraz większy bunt na to wszystko, co Jezus mówi. Coraz większe niepogodzenie się albo coraz większe przerażenie. Właśnie, bo ja muszę, muszę, nie? Natomiast jeżeli czytam to wszystko jako ten, który chce, chce Jezusowi towarzyszyć, no to będę mu wdzięczny. Pierwsze, co zwraca uwagę w dzisiejszej antytezie, to taka antyteza, to jest właśnie to, co Jezus mówi. Słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam. Jakby troszeczkę przeciwstawia pewne rzeczy. I dlatego antyteza. Nie? A konkretnie po grecku antitezis to jest właśnie jakaś teza, która zastępuje poprzednią. Więc ta dzisiejsza wypowiedź Jezusa, to ma taką cechę, pojawia się taka pewna nowość, że Jezus mówi będziesz miłował swego bliźniego. Słyszeliście, że powiedziano będziesz miłował swego bliźniego i dotąd to jest cytat, konkretnie z Księgi Kapłańskiej z 19 rozdziału, to jest 18 wers, będziesz miłował swego bliźniego. I dodaje do tego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. I to nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził, już nie pochodzi z Pisma Świętego, lecz z tak zwanej tradycji interpretacyjnej. Żydzi tak sobie pewne stwierdzenia ze Starego Testamentu interpretowali. Zresztą Żydzi sobie rozwinęli dosyć ciekawą taką naukę dotyczącą przykazania miłości bliźniego, że bliźni to jest tylko ten, kto należy tak jak ja do narodu żydowskiego i wierzy w jedynego Boga Jachwę i takich trzeba kochać, a reszta to, prawda, to można ich nienawidzić spokojnie, bo są naszymi nieprzyjaciółmi. Nie? Zresztą mhm. podobnie Żydzi mieli takie <noise> podobne mniemanie, jeśli chodzi o przykazanie nie cudzołóż. Jezus tego nie, czy, nie cytował, bo to trzeba by się bardziej rozwinąć, ale jeśli chodzi o przykazanie nie cudzołóż, no to Żydzi uważali, że jeżeli Żyd zdradza swoją żonę z nieżydówką, to to nie jest cudzołóstwo, na przykład. Nie? Że to nie jest cudzołóstwo. No i cała Sprawa rozwodów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie, bo dzisiaj po raz pierwszy Jezus odwołuje się nie tylko bezpośrednio do stwierdzeń Pisma Świętego, ale też do pewnej tradycji interpretacyjnej, czyli sposobu rozumienia tego Pisma Świętego. I to jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, dlatego że to stwierdzenie Jezusa, słyszeliście, że powiedziano, to od razu każe się zapytać, a jak ja właściwie słyszę? Nie? Jak ja właściwie słyszę słowa, Słowo Boga? Czy przypadkiem nie jest tak, że ja Słowo Boga filtruję właśnie przez swój sposób myślenia, swój sposób widzenia rzeczywistości, nawet jak Pan Bóg ma mi coś do powiedzenia, na przykład miłuj bliźniego swego, to ja to przefiltruję właśnie przez swój sposób widzenia, myślenia i tak dalej i ostatecznie doprowadzę do swojego poziomu i ostatecznie nic nie będę musiał robić. Tak. Dojdę do wniosku, że nic nie będę musiał robić, bo bliźniego Kocham, tak? Proszę zobaczyć, że te dyskusje na temat definicji bliźniego to też pobrzmiewają właśnie dokładnie w kontekście przykazania miłości, kiedy pewien faryzeusz uczony w piśmie pyta Jezusa o pierwsze, najważniejsze przykazanie. Nie? To też jakby usprawiedliwienie tego faryzeusza jest takie, no ale kto jest moim bliźnim? Teraz Jezus mu pokazuje kogo, pokazuje mu Samarytanina, tradycyjnego wroga żydowskiego. Wroga narodu żydowskiego, że Żydzi i Samarytanie żyli w potężnej nieprzyjaźni. Nawet jest taka teoria, że Piłat rekrutował sobie żołnierzy spośród Samarytan, dlatego że Samarytanie, jak trzeba by pacyfikować Żydów, to nie mieli żadnych zahamowań, tak potężna była nienawiść. i Tak niektórzy tłumaczą szczególne okrucieństwo, z jakim żołnierze Piłata potraktowali Jezusa. Nie? Samarytanie dostali Żyda w swoje ręce, no to prawda chociaż współnarodowcy, czyli Żydzi potraktowali wcześniej Jezusa wcale nie lepiej, także trudno powiedzieć. Ale w każdym razie Jezus tak to pokazuje, nie? że przekracza wszystkie ograniczenia, jakie myśmy sobie sami ponakładali. I właśnie chyba tu jest problem, że my sobie sami nakładamy ograniczenia, sami dochodzimy do wniosku, że to nie dla nas, to za trudne, to za dużo, to nie takie i w ogóle. Nie? Właśnie dlatego... Jezus dzisiaj w dzisiejszej wypowiedzi jakby burzy wszystkie nasze ewentualne usprawiedliwienia, wszystkie nasze pokrętne tłumaczenia i tak dalej. jak kochacie tylko tych, co was kochają, co co nadzwyczajnego robicie? To celnicy to samo robią. Celnicy byli strasznie pogardzani wtedy. Mówi, jak dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, co co nadzwyczajnego robicie? Poganie też to robią, nie? I pokazuje nam o co w tym wszystkim chodzi, żebym ja był jak mój ojciec, który jest z nieba. Żebym ja, ja był doskonały, żebym ja był spełniony tak jak mój ojciec, który jest z nieba. I teraz właśnie to stawia pytanie, no czego ja chcę? No ciągle wraca to pytanie, no czego ja chcę? Ja nic nie muszę. Ja... Pytanie jest, czego ja chcę? Mi Bóg zaproponował, że ja mogę być taki jak on. Mogę być taki jak on. Jeśli tylko chce, bo to jest kwestia wolności, kwestia decyzji cały czas. Dlatego miłość, o której mówi Jezus, to nie jest kwestia uczuć i namiętności. Tłumaczyłem, że ja nie czuję, nie, nie czuję. No co z tego, że nie czujesz? To nie jest kwestia uczuć i namiętności, jest kwestia decyzji i działań. Miłość Chrystusa, proszę Państwa, poznajemy po faktach, i Jezus się do tych faktów odwołuje. Proszę zobaczyć, że jest, bardzo silnie się odwołuje do faktów, pokazuje nam na język Ojca, język Boga, że to jest język faktów. Nie? Wschodzi słońce nad Wami. Czy Wy jesteście aż tacy dobrzy, a wschodzi, a, a Ojciec sprawia, że jego słońce wschodzi nad Wami? Czy Jesteście tacy sprawiedliwi, a Ojciec syła Wam też cierpliwie? Nie? Fakty, proszę Państwa. Od początku Bóg mówi językiem faktów, wydarzeń, stwarza świat i to jest mowa Boga. Nie? Po kolei Bóg wypowiada słowo, i to, co mówi, to się staje. To, to jest jedność. U Boga to jest jedność, słowo i wydarzenie. Nie? Zresztą, nawet w języku hebrajskim, termin oznaczający słowo, czyli dawar, no to właśnie to jest słowo wydarzenie, słowo, które się dzieje. Nie? To jest język Boga, język faktów. Nie? To nie jest język namiętności, uczuć, lęków, nie wiadomo czego, pustych słów, bez pokrycia deklaracji, bez pokrycia. U Boga liczy się wydarzenia, czyn, dzieło, fakt, nie? Jezus pokazuje nam na fakty, jaki jest Ojciec. Skąd my możemy wiedzieć, jaki jest Ojciec? Nie domyślać się, nie kombinować po swojemu, żeby sobie wytworzyć taki obraz Ojca, który będzie mi wygodny do realizowania. Tylko pokazuje, jaki jest Ojciec, nie? Że mówi: "Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie", ponieważ on sprawia, że słońce go wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I on syła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I to jest ojciec. To jest ciekawe słowo, że sprawia, że słońce go wschodzi nad złymi. Nie? Troszczy się o złych i dobrych, o sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dlaczego? Dlatego, że u Boga liczy się osoba. Nie? Bóg jest wspólnotą osób, dla Niego liczy się osoba. Nawet jeżeli ta osoba w jakimś szaleństwie, w jakimś pomyleniu czyni to, co złe, to to dalej jest osoba. Może błędnie korzysta ze swojej wolności, może idzie w przeciwnym kierunku. I właśnie dlatego taka osoba, która idzie w przeciwnym kierunku niż powinna, która zamiast realizować się jako osoba zdolna do myślenia i do decydowania w dobrym kierunku, to prawda ulega właśnie namiętnościom, popędom, zachciankom, zmysłom, innym rzeczom i się stacza. I właśnie dlatego taka osoba z punktu widzenia Ojca Niebieskiego jest warta szczególnej troski, szczególnego wysiłku. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie i rozlała się łaska. Właśnie dlatego, że my szukamy zysku, szukamy łatwizny, szukamy przyjemności, właśnie dlatego, że zbudowaliśmy kulturę instant, która chce wszystko otrzymywać bez wysiłku, bez kosztów, nawet bez takiego wysiłku, żeby poświęcić na coś czas czy energię. Nie? Chciałbym wszystko dostać w takiej pigułce, że ja tą pigułkę zażyję, się wszystko samo stanie. Nie? To właśnie dlatego coraz mniej rozumiemy Ojca. Ojca, ojca który jest miłością, a która się realizuje w tym, że podejmuje wysiłek, podejmuje działanie, nie, dokonuje czegoś, cierpliwie i wytrwale, nawet jeśli nie widzi specjalnie tego efektów. Nie? Właśnie dlatego nie pojmujemy, dlaczego gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze bardziej rozlewa się łaska. Tam Pan Bóg jeszcze większy wysiłek podejmuje. Właśnie dlatego, że nie myślimy miłością, tylko wygodnictwem, łatwizną, i innymi takimi rzeczami. A właśnie z punktu widzenia Boga to jest oczywiste, nie? że ratowanie osoby, osoby, której miłuje, osoby, która sama sobie krzywdę robi, jest warte najwyższego wysiłku. No to jest właśnie miłość. To jest właśnie miłość, nie? Miłość, która potrafi rzucić wszystko i szukać zaginionego Adama. Miłość, która potrafi rzucić wszystko, przyjąć postać sługi, a jako sługa stać się posłusznym aż do śmierci do śmierci krzyżowej. Miłość, która potrafi dać się ze wszystkiego by Byletko nas odnaleźć, byletko nas zawrócić. Nie? Miłość, fakty. Czytać fakty, proszę Państwa. To jest ciekawe, to słowo nad złymi. To zły to jest takie greckie słowo poneros, ponos proszę Państwa, ponos to jest takie słowo oznaczające ból, cierpienie, jakieś takie pełne trudu, cierpienia, kłopoty właśnie I poneros to jest ktoś taki, kto cierpi z tego wszystkiego i kto ze sobą niesie to cierpienie, kto sprawia cierpienie, sprawia trud, sprawia kłopoty, nie? Pierwsze to jest Poneros, nie? zły. Nie? Zły, bo, bo w jego oczach wszystko jest trudem, cierpieniem. Jest wściekły, że musi w ogóle coś robić, nie? że musi podjąć jakikolwiek wysiłek, poświęcić czas, prawda? zaangażować się. W ogóle jest wściekły. Nie? I będąc właśnie takim, to niesie ze sobą ból, trudność i tak dalej. I teraz co Jezus mówi, że właśnie tacy w oczach Ojca Niebieskiego są warci troski. Właśnie tacy, którzy sprawiają mu ból, cierpienie, trudności i kłopoty. I te trudności i kłopoty, jakich doświadcza Bóg w związku z naszym istnieniem, istnieniem leniuchów, którzy szukają tylko wygodnictwa i którzy są wściekli, jak trzeba coś tam, prawda, jakiś wysiłek podjąć, że nasze istnienie, właśnie istnienie takich, którzy skład sprawiają kłopoty dla Boga, jest naj warte najwyższego wysiłku wysiłku krzyża. Taki jest Bóg. I Bóg nie robi to dlatego, że czuje, czy nie czuje. Bo Bóg robi to dlatego, że się zdecydował. I to jest agapę. Jezus mówi agapao, nie? mówi miłujcie waszych nieprzyjaciół. Używa czasownika agapao. Nie? To jest najwyższa forma miłości, miłość, która jest niezależna, czy mi zapłacili, czy nie zapłacili, czy ja czuję, czy nie czuję miłości, która się wyraża w czynie. Mówi, módlcie się za waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was prześladują. Nie? Prawda? Tak będziecie synami ojca waszego, który dobrze czyni, dobrze czyni, troszczy się dobrze czyniąc. I dla złych, i dla dobrych, i dla sprawiedliwych, i dla niesprawiedliwych. Nie? Bo ojciec nie robi tego dlatego, że mu ktoś za to zapłacił. Tylko dlatego, że jest sobą, jest miłością, dlatego, że podjął taką decyzję. I widzicie Państwo, i właśnie to jest ten problem, że nas wstrzymuje właśnie to, ja czuję czy nie czuję i tak dalej. Oczywiście tutaj się gdzieś jawi temat przebaczenia tak zwanego i tu też jest śliski temat i drażliwy, bo my pod, pojmujemy przebaczenie, że, że ja poczuję komfort, nie? ja będę ja. się czuł komfortowy i to jest przebaczenie. Nie? I, I dlatego te wszystkie nasze wysiłki, żeby przebaczyć w ten sposób są nieskuteczne, bo to dalej jest skupienie się na sobie, czyli... Pójrzy w stronę egoizmu. Natomiast przebaczenie jest wysiłkiem, i tak się spełnia. Właśnie Jezus mówi: bądźcie doskonali, jak do Ojciec Wasz Niebieski, to doskonali, to, to też zawiera w sobie ideę spełnieni, spełnieni, tak się spełnia Bóg. Widzimy to w Chrystusie, że Bóg podejmuje wysiłek, trud, przełamania czegoś. Widzimy to w Ogrodzie Oliwnym. Nie? Podejmuje wysiłek, trud przełamania tego, co czuje, a czuje strach, czuje niechęć i takie inne rzeczy. I on się spełnia w tym trudzie, nie? w wysiłku, i do tego nas uzdalnia Jezus. Jezus, darem ducha świętego, nie uzdalnia nas do wygodnictwa. To nie jest tak, że Duch święty wszystko za nas zrobi, tylko Duch święty uzdalnia nas do takich wewnętrznych przełomów, że ja czuję do jakiegoś człowieka od odrazę, niechęć. Żal do Niego czuję ból, a jednak ofiaruję to wszystko Bogu i wbrew wszystkiemu podejmę dobre czyny wobec tego człowieka, wypowiem dobre słowa, nie? spróbuję od nowa budować relacje wbrew wszystkiemu co ja czuję. I to jest przełom paschalny. Chrystus jest paschalny i zaprasza nas do drogi paschalnej, do drogi, na której ja się spełniam, dokonując takich przełomów wewnętrznych. Przełamań, prawda? I do tego mnie uzdania Duch Święty, nie do wygodnictwa. Właśnie, proszę Państwa, i to jest moja nagroda, kiedy ja odkrywam, że jestem zdolny do takich przełomów. Natomiast, jak ja pozwolę na to, żeby mnie moje jakieś tam uczucia, namiętności, emocje, lęki, zniechęcenia, inne rzeczy pokonały, to nic dziwnego, że ja żyję bez satysfakcji. Mam wrażenie, że żyję bez satysfakcji, bez nagrody, bez niczego. Dlaczego? Bo ja tak się bezwolnie poddaję. Nie? Poddaję się. Nie? Wiecie, tak mnie jeszcze krąży po głowie kwestia mszy świętej, nie? że msza święta to pokazuje, nie? że język Boga to jest język faktów. On przychodzi, spotyka nas jako swoich wrogów, tych, którzy się stali jego wrogami przez swój sposób myślenia, i pokazuje, co jest w stanie dla tych wrogów zrobić, że on obiektywnie krew przelewa za nas. Nie? Obiektywnie daje się nam w komunisie. Ja my się pytamy, czy ja to czuję. Dalej się pytamy, czy ja to czuję. To jest nie, nieważne, czy ja to czuję. To się obiektywnie dzieje. To się obiektywnie dzieje. I dopóki ja będę się pytał o interpretację wydarzeń, dopóki te, będę szukał interpretacji wydarzeń w moich uczuciach, namiętnościach, emocjach, innych rzeczach, to będę żył w kłamstwie. Nie będę miał kontaktu z obiektywną rzeczywistością, tylko z moimi odczuciami, namiętnościami, popędami, innymi rzeczami. Nie? One dziś są takie, jutro takie. Nie? Dzisiaj przeżyję świętą prawda z wielkimi namiętnościami, a jutro prawda, się nie wyśpię i ledwie co będę kojarzył, że się coś dzieje wokół mnie. I co to znaczy, że, że wtedy Chrystus nie przychodzi? Właśnie widzicie Państwo, dlatego tak to wszystko jest, żebyśmy my chwytali kontakt z rzeczywistością. A nie z tym, czy ja czuję, czy nie czuję, przeżywam, czy nie przeżywam. Ja obiektywnie przeżywam, co się dzieje. To się dzieje na moich oczach. Chodzi o to, żebym ja miał kontakt z rzeczywistością. Nie? Kiedy jestem na adoracji, to obiektywnie Jezus tutaj jest. I to jest rzeczywistość. A ja się pytam swoich uczuć, co ja czuję. Nie? Jak nie bardzo czuję, no to coś jest nie tak. No, wszystko jest tak, On tu jest, jest w najświętszym sakramencie. Ja zadaję pytania nie w tym kierunku i nie, w niewłaściwym kierunku szukam odpowiedzi. To jest problem. I właśnie widzicie, dlatego my tak często błędnie rozumiemy Boga. Nie? A Jezus przychodzi i uzdalnia nas do tego, żebyśmy żyli w prawdzie, w rzeczywistości. Nie? Tylko, żeby żyć w prawdzie, w rzeczywistości, to trzeba zrozumieć, że to wymaga pewnych takich przełomów paschalnych w sobie, nie? w sobie. I do tego mnie uzdalnia Chrystus żyjący we mnie, do tego mnie uzdalnia Jego duch. że on takie przełomy umiał wykonywać. Ja coś tam nie czuję, albo czuję inaczej, czy coś tam, a ja wbrew wszystkiemu pójdę w kierunku rzeczywistości. Nie? Właśnie więc miłość, o którą chodzi Jezusowi, to nie jest to, że ja mam czuć do mojego wroga, jakieś namiętności, jakieś nie wiadomo, co. Ta, ta miłość się pyta o to, co potrafię zrobić dla mojego wroga. I najpierw ta miłość pokazuje, co potrafi zrobić dla mnie, który jestem wrogiem Boga. No i właśnie jeszcze jedna uwaga. Nie? Słyszeliście, że powiedziano: Czy ja przypadkiem właśnie. Nie wchodzę w jakieś pokrętne interpretacje tego, co słyszę od Jezusa, żeby sobie coś tam uprościć, ułatwić, sprowadzić do swojego poziomu. To ma iść dokładnie w odwrotnym kierunku. Ja mam podejmować wysiłek, żeby się dźwigać do poziomu Jezusa. Do tego Jezus mnie zaprosił. Bądźcie doskonali, jak Ojciec Wasz niebieski. Więc najpierw trzeba się przyglądać, jakiego Ojca pokazuje mi Jezus naprawdę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.